Dzień dobry, witamy trenerów Damiana Guska i Sebastiana Lepniowskiego na konferencji prasowej po meczu 32 kolejki Radunia Stężyca Pogoń Siedlce. Wygrana gospodarzy 2-1 po bramkach napastników Surdykowskiego w 35 minucie i Dawida Retlewskiego, który ustalił rezultat w 73. Na prowadzenie gości wyprowadził fantastycznym strzałem w okienko Mateusz Piotrowski. O podsumowanie i komentarz do meczu poprosimy trenera Pogoni, pana Damiana Guska. Na wstępie trenerze gratuluję 3 punktów. My analizując przeciwnika, ja powiem tak od siebie, że w mojej ocenie charakterologicznie taką męską, twardą grą to jest zdecydowanie najlepszy zespół w tej lidze. Zdecydowanie. I dzisiaj tak naprawdę to było widać już od pierwszych minut. Taka twarda, mocna, zdecydowana gra w kontakcie plus świetna faza przejściowa po stracie piłki i też mówię, taka moja obiektywna ocena, jedna z najlepszych faz przejściowych w lidze. Szybki doskok, agresywny. Bardzo ciężko było tutaj wkleić piłkę w te wolne przestrzenie, w które próbowaliśmy tą piłkę transportować. Wyszliśmy na prowadzenie, cudowny strzał Mateusza. Ale dalej gdzieś cierpieliśmy, jeżeli chodzi o wyprowadzenie plus no, cały czas tą grę w kontakcie. Tutaj no, muszę oddać zespołowi gospodarzy, że naprawdę fantastycznie to wyglądało, jeżeli chodzi o ten aspekt i fizyczny i dojścia. No naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. My tak naprawdę nie umieliśmy sobie od początku z tym poradzić. Okej, stworzyliśmy jeszcze naprawdę kilka klarownych sytuacji w drugiej połowie i może przy odrobinie szczęścia gdzieś mogliśmy się pokusić o remis. Na pewno taka bramka stracona na 2-1 nie powinna nam się przydarzyć, bo to my mamy stały fragment gry. No i z braku determinacji, czyli właśnie takiej twardej gry, przeciwnik dochodzi do sytuacji 4-1. Tracimy bramkę, później troszeczkę się otworzyliśmy, wróciliśmy zdecydowanie wyżej. No co prokurowało kolejne sytuacje tak naprawdę dla przeciwnika, ale raz jeszcze podkreślę i tak naprawdę gratuluję trenerze za ten charakter zespołu. Dziękuję. I tak samo o komentarz poprosimy trenera Sebastiana Lepniowskiego. No tak, my wiedzieliśmy, że to jest nasz najważniejszy właściwie mecz w sezonie. Trochę przed tym meczem problemów kadrowych, bo kartki, kontuzje i mocno obawialiśmy się tego meczu. Tak jak trener to chwalił, tą walkę, myślę, że ten charakter pokazaliśmy w kilku ostatnich meczach. Zabrakło go może trochę na chudniku, może to zmęczenie trzema kolejkami, które w tygodniu graliśmy. Ale ten charakter jest, cierpimy przez to żółtymi kartkami, bo znowu ich chyba zebraliśmy z 5, no ale jeżeli chcemy odbierać wysoko piłkę, no musimy mocno presować i tak się rzeczywiście w tym meczu działo. Na pewno ta bramka nas trochę gdzieś tam odpadły nam skrzydła na początku, bo bramka no piękna, no nie ma o czym mówić, chyba jedna z ładniejszych, jak pamiętam w ogóle, jak tutaj jakikolwiek zespół był, ale podnieśliśmy się, całe szczęście, że do przerwy wyrównaliśmy, coś tam jeszcze mieliśmy, oczywiście przeciwnik też. Dzisiaj na pewno też uprościliśmy grę, właściwie mało było rozgrywania krótkimi podaniami, ale też sobie zdawaliśmy sprawę po prostu z kadry, jaką posiadamy, więc przeszliśmy na dłuższe podanie na dwóch napastników i to przynosiło efekt w pierwszej połowie, w drugiej powiem szczerze trochę może nawet mniej, ale myślę, że ta rządza zwycięstwa w tym meczu była po naszej stronie, bardzo tego chcieliśmy, udało się, no i teraz jesteśmy coraz bliżej tych badaczy, o których gdzieś tam sobie marzyliśmy jeszcze niedawno tylko, tak? A teraz jest szansa na nie się rzeczywiście załapać. Wczoraj awansowała Chojniczanka, więc teraz czas na Kaszuby Góra. Kaszuby Góra. I poproszę o pytania z sali od dziennikarzy. Tak, to bardzo ładny mecz, zwłaszcza w drugiej połowie. Szkoda, że tak od pierwszej połowy no, ja nie grała z takim zaangażowaniem jak w drugiej. Ale już pomijając ten mecz, to co pan trener powiedział, że był to najważniejszy mecz no, w tej fazie rozgrywek i dlatego chciałbym pana prosić o takie odniesienie się, takie podsumowanie, ale nie takie sztampowe podsumowanie, bo wiadomo, Radunia ten swój cel zrealizowała, czyli utrzymanie w lidze, to z nawiązką. Jest realna szansa na co najmniej jeden baraż, chyba z Ruchem Chorzów. Ale chciałem pana tak prosić o słowo komentarza na temat takiego czysto piłkarskiego spełnienia lub poczucia braku spełnienia. Bo wiadomo, Radunia jest drugą po niecierczy drużyną w kraju wywodzącą się ze wsi, która gra w lidze centralnej.
Pan, będąc jedną z takich poważniejszych, z ważniejszych osób w tym projekcie, no, jak pan widzi, czy pan z perspektywy sezonu widzi, że wszystko się jakby udało, że czegoś pan żałuje, że coś może nie wyszło? Czy pan przypuszczał przed sezonem, że Radunia w tym, dzisiaj będzie w takim miejscu, w jakim jest? To znaczy ja zawsze mówię, wierzę w swój zespół, to jest gro zawodników, którzy robili awans do drugiej ligi i w tych zawodników na pewno wierzyłem. Nie liczyłem na baraże. Powiem szczerze, że na początku sezonu to nie było na jakieś tam marzenie. Myślę, że te marzenia się spełniają powoli. Wiadomo, że to jeszcze nie koniec, jeszcze nie gramy w barażach, ale coraz bliżej ich jesteśmy. Czy się wszystko udało? Na pewno się wszystko nie udało, bo myślę, druga runda nie jest dla nas tak udana jak pierwsza, ale z drugiej strony też wiedzieliśmy, jak będzie. Tak? Wiedzieliśmy, że zespoły, zresztą wystarczy popatrzeć na Pogoń Siedlce, jak punktuje w tej rundzie, jak punktowała w zeszłej. I zawsze druga jest trudniejsza, szczególnie dla Beniaminków. Szczególnie, zresztą przykładem chyba jest teraz Ruch i jakaś zadyszka też. I myślę, że wszystkim Beniaminkom to się zdarza. My też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Gramy bez Pawła Wojewskiego, bez Sebastiana Dej, czyli dwóch filarów zeszłej rundy. Obydwoje kontuzjowani. I dodatkowo jakieś ubytki Wojtka Fadeckiego. Oczywiście ja się nie tłumaczę tutaj, tylko mówię, że nie poczyniliśmy wzmocnień, bo celem naszym było utrzymanie, od początku mówiliśmy, więc nie potrzebowaliśmy wzmocnień zimą, bo właściwie ten cel po pierwszej rundzie no, prawie był pewny, pewnie zrealizowany. No, nie do końca może, ale mieliśmy poczucie takie, że tym co mamy wystarczy nam na utrzymanie i w tą stronę polityka klubu poszła, że nie robimy wzmocnień, a co się uda, to zobaczymy. No. Sam piłkarski jakby element, był wiele meczów bardzo dobrych, tak w naszym wykonaniu, wiadomo, że takim pewnie, o którym okrzyknięty najlepszy naszym meczem będzie mecz z Ruchem, bo tam nie dosyć, że była agresywna gra, potrafiliśmy się utrzymywać przy piłce. W tej rundzie tego nie było na pewno jak w tamtej, właśnie tego utrzymania się długiego przy piłce. Gdzieś zatraciliśmy to taką pewność, myślę, że w pierwszej rundzie zaczęliśmy punktować od samego początku. Tutaj trzeba pamiętać, trzy pierwsze mecze przegraliśmy w tej rundzie. I jeżeli się przegrywa trzy mecze, to traci się pewność. I tą pewność traciliśmy. Myślę, że mecz z Ruchem odbudował ją mocno. I na dzień dzisiejszy nie boimy się żadnego przeciwnika. Oczywiście pokonał nas Chrupnik niedawno, ale mówię, no, to są zespoły naprawdę nieobliczalne w drugiej rundzie. Chrupnik i Pogoń Grodzicko w ciągu kolejki tej majowej, gdzie rozegraliśmy trzy mecze w ciągu tygodnia, zdobył 7 punktów. To że nie wiem, czy inne zespoły z czołówki tak punktowały jak Spadkowicze. Dlatego mówię, ja jestem zadowolony z przebiegu całego sezonu. Naprawdę, patrząc na tych chłopaków, jaką pracę zrobili, jaki progres zrobili, to jestem bardzo zadowolony. Oczywiście nie ze wszystkiego. Mówię, będziemy pracować dalej, o ile będzie mi dane pracować, wiadomo jak to. Tak. A w Radunie jest wielu piłkarzy, którzy po raz pierwszy grali na poziomie drugiej ligi. Jak pan ich ocenia? Zdali egzamin? Myślę, że dzisiaj było widać zawodników typu Paweł Flis, który dzisiaj właśnie debiutował. Myślę, że to trzeba ocenić pozytywnie na pewno ten mecz. Trzeba pamiętać, że w tym ustawieniu obrony, jak dzisiaj zagraliśmy, to jeszcze ani razu nie zagraliśmy, a prawda jest taka, że w środkowym obrońcą w tej trójce był dzisiaj Sebastian Murawski, który na tej pozycji nie zagrał nigdy u nas. Od lewej strony Maciek Orłowski nie zagrał u nas na tej pozycji nigdy i Paweł Flis, jest to jego właściwie pierwszy mecz, bo tam jakiś epizod jeszcze miał w jednym spotkaniu, ale zupełnie nowa obrona, myślę, sobie poradziła, tak? Bo też nie oszukujmy się u przeciwników. Górski, jeden z najlepszych strzelców ligi, szybkie skrzydła przy Becki Demianiu, więc no, tutaj na pewno chłopacy wywiązali się z tego. Ja jestem mega szczęśliwy po tym meczu, zadowolony. I jeszcze dodatkowy aspekt taki, że zawsze nam było ciężko się podnosić w momencie, jak przegrywaliśmy. Tutaj no, dostaliśmy taki strzał i trzeba było się podnieść, zareagowaliśmy na to, podnieśliśmy się, więc widać charakter zespołu i taka dążenie do zwycięstwa. Tak, za 6 dni jest mecz z Motorem, ale ten ewentualny baraż jest 25 maja dopiero, pierwszy. Czy ja rozumiem, że nie ma już rozluźnienia treningowego do już po tej kolejce za 6 dni, tylko dalej się Radunia trzyma tego reżimu. Liczę na ten baraż, rozumiem, oczywiście, tak? Oczywiście, że tak, bo trzeba pamiętać, że my, jeżeli uda się zrobić ten awans do barażów, to trzeba pamiętać, że mamy jedną kolejkę, jakby dostajemy gratis, tak właśnie za Bełchatów, więc będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby przygotować się pod konkretnego przeciwnika.
jeżeli się to uda zrealizować. Oczywiście, czy to będzie ruch, czy motor, to tam sprawa otwarta, bo tam się chyba już jeden punkt zrobił, więc zobaczymy. No, nawiązując właśnie do tego, bo do baraży jeszcze daleko, tak, w dalszym ciągu, żeby je matematycznie mieć, to trzeba wygrać na motorze, chyba że potknął się rezerwy Lecha. A trener wolałby jako barażowego, ewentualnego przeciwnika bardziej motor czy ruch? Nie chcę się wypowiadać. Wczoraj oglądałem motor ze Stalą Rzeszów, bardzo dobrze zagrała. Ruch też wiem, jak potrafi grać, więc nie, to tam nie ma różnicy. Wydaje mi się, że nasz zespół w optymalnej formie jest z każdym z nich w stanie powalczyć i wygrać. Tutaj nie ma jakichś takich moich oczekiwań co do zespołu, z którym zagramy, ale mówię, pierw musimy wykonać tą pracę, czyli tak jak pan powiedział, spróbować przywieźć punkty z motoru, co jest przy dobrej grze naprawdę osiągalne. To jeszcze do trenera gości, panie trenerze, co było powodem, że dzisiaj podstawowy zawodnik, właśnie szybki skrzydłowy Demianiuk, zaczął na ławce rezerwowej, czym pewnie trochę zaskoczył pan trenera Letniewskiego takim ustawieniem? Tu na pewno chcieliśmy troszeczkę w drugiej połowie wprowadzić na zmęczonych przeciwników zawodnika świeżego, który motorycznie miał naprawdę świetne predyspozycje, jest bardzo silny fizycznie. Liczyliśmy tak naprawdę, że troszeczkę wprowadzi tej świeżości i polotu z przodu. Okej, jak najbardziej wprowadził, ale tak jak mówię, no zostaliśmy totalnie zmiażdżeni, jeżeli chodzi o tą pracę fizyczną i pracę w kontakcie przez zespół gospodarzy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy trenerom serdecznie. Trzymam kciuki.